No te, które powodują uszkodzenia. To znaczy my oczywiście cały czas korzystamy z używek typu kawy, herbaty, prawda, które stają się jakby naszym tutaj przyzwyczajeniem. Prawda. Są pewne badania, które pokazują, że na przykład w dużych ilościach na przykład picie kawy może być szkodliwe, ale to są raczej rzeczy, które my uważamy za powszechnie dostępne i powszechnie nie wywołujące jakichś większych zaburzeń, prawda? Nie wywołujące. Natomiast oczywiście wszelkie związki, wszelkie substancje, które powodują uzależnienie, są niezmiernie szkodliwe, prawda? Więc różnego rodzaju właśnie środki takie psychoaktywne, żeby tak ogólnie powiedzieć, od których można się uzależnić, no, na pewno są niebezpieczne i trzeba tego unikać.